Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, kto zarobił na II wojnie światowej. O tym, że byli to przede wszystkim Niemcy, już Państwu opowiadałem. Mówiłem również o tym, że z wojny skorzystali również Sowieci, dokonując grabieży wyzwalanych krajów. Teraz dowiecie się, które jeszcze Państwa Zarobiły na II wojnie światowej, a złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Kto wygrał, a kto przegrał drugą wojnę światową, wiedzą chyba wszyscy, ale o tym, kto się na niej najbardziej dorobił, wiedzą już nieliczni. Spróbujmy zatem skupić się na tym, aby odpowiedzieć na to ostatnie pytanie. Niewątpliwie krajem, który najbardziej dorobił się na II wojnie światowej, były hitlerowskie Niemcy, które ją wywołały i które okupowały w jej trakcie wiele europejskich. O tym opowiadałem Państwu szczegółowo w moim dwuczęściowym filmie zatytułowanym Złodzieje Europy. O tym piszę również szeroko w mojej ostatniej książce zatytułowanej Operacja Czwarta Rzesza. Warto jednak w tym miejscu jeszcze raz przywołać najważniejsze ustalenia historyków w tym zakresie. W czasie II wojny światowej Niemcy dokonali masowej grabieży wszystkich okupowanych krajów. Przede wszystkim dokonali grabieży ich zasobów złota. Rezerwy niemieckiego złota na początku 1943 roku były kilkadziesiąt razy większe od tych sprzed wojny i były warte wtedy prawie 772 miliony dolarów. Czyli obecnie wynosiłoby to jakieś 7 miliardów dolarów. Niemcy zrabowali również rezerwy walutowe okupowanych krajów. Zmusili je także do bieżącego kredytowania prowadzonej wojny, zabierając im wszelkie bieżące dochody. Niemcy pomnażali swoje bogactwo, rabując w okupowanych krajach fabryki, surowce, płody rolne, zwierzęta, dobra kultury. A także dobra należące do ich obywateli. Znaczną część skradzionego majątku i kapitału Niemcy przed zakończeniem wojny wytransferowali za granicę. Kilkanaście lat po jej zakończeniu nastąpił ich powrót do Niemiec i stał się podstawą cudu gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec, zwanego w literaturze cudem kanclerza Erharda. Dzięki temu Republika Federalna Niemiec stała się gospodarczą potęgą. Ale na II wojnie światowej dorobił się również Związek Sowiecki. O tym opowiadałem Państwu szczegółowo w moim filmie zatytułowanym Haracz za Wyzwolenie. Przypomnę jedynie, że Sowiecka Armia Czerwona jeszcze przed zakończeniem wojny. Stworzyła specjalną strukturę, tak zwane trofijne komanda, które były odpowiedzialne za grabież wyzwalanych przez nią krajów. Sowici kradli w tych krajach fabryki, maszyny, surowce, płody rolne, zwierzęta, dobra kultury oraz mienie należące do prywatnych osób. Po wojnie. Cały ten zrabowany majątek stał się podstawą modernizacyjnego skoku, jakiego Związek Sowiecki dokonał w latach 50. Ale na II wojnie światowej zarobiły również Stany Zjednoczone, stając się po jej zakończeniu największym światowym mocarstwem. Co ciekawe, w latach 30. Stany Zjednoczone były najbardziej dotknięte skutkami światowego kryzysu gospodarczego. Ich produkcja przemysłowa zmalała wówczas o prawie 50%, a bezrobocie sięgnęło prawie 25%. Wprawdzie w 1933 roku nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin Delano Roosevelt, wprowadził New Deal. Program reform gospodarczych i społecznych, który miał przeciwdziałać skutkom gospodarczego kryzysu, ale udało się to tylko częściowo. W 1937 roku amerykańską gospodarkę dotknęła kolejna recesja gospodarcza. Gdy wybuchła druga wojna światowa, Stany Zjednoczone szybko zauważyły, że na wojnie można sporo zarobić. Wystarczy tylko nieco zmodyfikować amerykańskie prawo. I dlatego 4 listopada 1939 roku przyjęto ustawę Cash and Carry, która to ustawa pozwalała na sprzedaż amerykańskiej broni za granicę i przetransportowanie jej na amerykańskich statkach do Europy. Sytuacja uległa jednak zmianie, gdy w grudniu 1941 roku Japończycy zaatakowali amerykańską bazę w Pearl Harbor i Amerykanie zmuszeni zostali do tego, aby wejść do toczącej się wojny. Cała amerykańska gospodarka została wówczas przestawiona na jej potrzeby. Amerykanie musieli od tej pory nie tylko zaspokajać swoje własne potrzeby wojenne, ale także potrzeby wojenne swoich sojuszników. Dotyczyło to w szczególności Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego, które wówczas bardzo potrzebowały amerykańskiego sprzętu wojskowego. Jego dostarczenie umożliwił Landley's Act. Ustawa pozwalająca Stanom Zjednoczonym sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, pożyczać i udostępniać innym rządom wszelkie produkty ze sfery obronności. Amerykański sprzęt wojskowy zaczął więc być wtedy masowo wysyłany do Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego. Temu ostatniemu Amerykanie przekazali między innymi 427 tysięcy samochodów, 22 tysiące samolotów, 13 tysięcy czołgów, 9 tysięcy traktorów, 2 tysiące lokomotyw, 11 tysięcy wagonów, 3 miliony ton benzyny lotniczej, 350 tysięcy ton materiałów wybuchowych, 15 milionów par butów, 70 milionów metrów kwadratowych tkanin – 4 miliony opon oraz 200 tysięcy kilometrów drutu telefonicznego. Sporą pomoc w ramach realizacji Land Lease Act otrzymały także Chiny, Wolna Francja, Dominia Brytyjskie, a nawet strona Polska. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszystkie jednostki utworzonej w maju 1943 roku pod egidą Sowietów, polskiej armii używały amerykańskiego sprzętu wojskowego, przekazanego wcześniej stronie sowieckiej. Całkowita wartość amerykańskich dostaw zrealizowanych w ramach Land Lease Act wyniosła prawie 49 miliardów ówczesnych dolarów. To wszystko niesłychanie rozpędziło amerykańską gospodarkę, która weszła wówczas na drogę bardzo dynamicznego rozwoju. Stał się on jeszcze większy, gdy po wojnie Amerykanie uruchomili dla zniszczonej wojną Europy tak zwany Plan Marszala. Był on realizowany od kwietnia 1948 roku do czerwca 1952 roku. W ramach planu Marszala Stany Zjednoczone przekazały państwom Europy Zachodniej ponad 13 miliardów dolarów, co dzisiaj byłoby około 107 miliardów dolarów w postaci surowców, żywności, a także kredytów. Ale to wcale nie Europa Zachodnia była faktycznym beneficjentem planu Marszala. W rzeczywistości tym beneficjentem były same Stany Zjednoczone. W ramach planu Marszala europejskie kraje miały bowiem dokonywać zakupów od amerykańskich producentów w zamian za przekazywane im dolary. Stany Zjednoczone zarabiały na tym krocie, zwłaszcza, że cały czas utrzymały wysokie cła na kupowanym przez Europę Zachodnią w Ameryce produkty. W ten sposób Amerykanie zrobili wszystko, aby Europa Zachodnia nie budowała swoich własnych fabryk, które produkowałyby potrzebne jej towary. Wielu ekonomistów ocenia dzisiaj, że plan Marszala był przejawem gospodarczego imperializmu Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę zmierzał do kontroli Europy Zachodniej w taki sam zresztą sposób, w jaki Sowieci kontrolowali Europę Wschodnią. Tak czy inaczej, Stany Zjednoczone bardzo dorobiły się na II wojnie światowej, wchodząc po jej zakończeniu w okres niesamowitej koniunktury gospodarczej. Ale nie tylko Niemcy, Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone. Dorobiły się na II wojnie światowej. Zarobiły na niej także te kraje, które nie brały w niej udziału. Na pewno na II wojnie światowej zarobiła neutralna Szwajcaria. Jak już opowiadałem Państwu w filmie zatytułowanym Otoczona przez Hitlera, Szwajcaria w czasie wojny handlowała zarówno z aliantami, jak i Trzecią Rzeszą. Handel z aliantami opierał się w sporej części na wymianie barterowej. Natomiast dla Trzeciej Rzeszy Szwajcaria była źródłem twardej waluty, tak potrzebnej jej do zakupu strategicznych surowców. Ale Szwajcaria była również dla Trzeciej Rzeszy skarbcem. W którym deponowała ona skradzione złoto i środki finansowe, głównie ofiar Holokaustu, których konta później przejęła. Gdy w latach 90. XX wieku wybuchła międzynarodowa afera związana z przejęciem oszczędności ofiar Holokaustu przez Szwajcarię, szwajcarski parlament powołał wówczas specjalną komisję. Pod kierownictwem profesora François Berger'a, która miała to zbadać. Ustalenia komisji Berger'a nie pozostawiały złudzeń. W rezultacie tego w 2002 roku Szwajcaria musiała wypłacić te oszczędności krewnym ofiar Holokaustu. Tyle tylko, że ich wypłatę wzięły na siebie szwajcarskie banki komercyjne, a nie szwajcarskie państwo. Na II wojnie światowej dorobiły się również Portugalia i Hiszpania, które podobnie jak Szwajcaria również były neutralne w czasie wojny. Po ataku na Związek Sowiecki, III Rzesza potrzebowała trzech strategicznych towarów żywności, tkanin i wolframu. Szczególnie ważny był wolfram, bez którego niemiecki przemysł zbrojeniowy nie mógłby produkować. Portugalia i Hiszpania miały natomiast bogate złoża wolframu, za które Niemcy płacili im zrabowanym złotem. Przesyłali je koleją, szlakiem wiodącym przez Szwajcarię i Francję. W rezultacie tego Portugalia i Hiszpanię także stały się odbiorcami nazistowskiego złota. Szacuje się, że w ręce Portugalii i Hiszpanii trafiło co najmniej 300 ton nazistowskiego złota. Potwierdziło to między innymi odkrycie, jakiego kilkanaście lat temu dokonano w Confront, niewielkim przejściu granicznym, jakie znajduje się pomiędzy Francją a Hiszpanią. Podczas remontu tamtejszego dworca kolejowego odnalezione zostały dokumenty przewozowe dotyczące nazistowskiego złota. Wiemy z nich, że tylko w okresie od grudnia 1942 roku do grudnia 1943 roku przez przejście kolejowe w Confront przyjechało 86 ton tego złota. 74 tony zostały przeładowane potem do ciężarówek, które pojechały do portugalskiej Lizbony i Porto, natomiast pozostałe 12 ton trafiło do Madrytu. Oficjalnie jednak Portugalia i Hiszpania w czasie wojny dbały o to, aby pozostać krajami neutralnymi. I tak było do samego końca wojny. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak brytyjski wywiad wciągnął Stany Zjednoczone do wojny z Niemcami. Dowiecie się, w jaki sposób udało mu się tego dokonać. Ten film zatytułowałem Jak Brytyjczycy wciągnęli Amerykanów do wojny z Trzecią Rzeszą. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta. Pan Artur Drogosz, pan Arkadiusz Strykowski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.